Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnej warsztatowni. I słuchajcie, to jest nasza ostatnia strona, już taka naprawdę albumowa, ta okładkowa, więc albumik dobiegł końca tak naprawdę, bo wiecie, jak już te strony tak fajnie nam się tu prezentują, to już ten album nabiera takich uroków i widać, że ta praca już nasza taka dokończona, więc zrobimy ostatnią stronę. Słuchajcie, ja bardzo często na ostatnich stronach albumów, czyli na tych okładkowych, które są takie naprawdę najsolidniejsze, najmocniejsze, bo ona jest taka, wiecie, tak tutaj tekturowa, jest taka mocna, buduję sobie koperty, w których można sobie schować takie elementy, boże, elementy, wiecie, zdjęcia, które na przykład nie zmieściły się w całym albumie, to tutaj w tym miejscu można fantastycznie sobie je przechować w takich kopertkach. I taką dzisiaj właśnie sobie zrobimy. Zastanawiałam się robić 3D, czy nie robić, ale uznałam, że jeżeli tu zrobiliśmy sobie ten belly band taki, on jest płaski, tutaj jakoś nie będzie się mocno, wiecie, wygniatało, nie będzie jakiejś dużej przestrzeni w górę zajmowało. Możemy zrobić sobie taką 3D i myślę, że też fajnie, jeżeli nauczycie się taką kopertę sobie sami przygotowywać. I teraz, słuchajcie, ja mam tu, wybierałam sobie tam z różnych tych ścinek, wiecie, które nam zostały. Tutaj nawet to w całości by się zmieściło, słuchajcie. No nie, ja sobie wezmę może to. Z tych wszystkich ścineczek, które zostały nam tam, Boże kochany, w tym naszym albumie. Akurat ta jest tutaj na wysokość, więc tutaj chyba nic już nie będę docinała. Będzie ona tutaj tylko odcięta. To będę miała na spód mojej tej klapki, tej książeczki. To będę miała na górę, więc myślę, że to fajnie się tutaj, chociaż to mi się tak podoba, a nigdzie tego nie wykorzystałam, nie wiem. Więc to sobie odłożymy. Pomyślałam, że zrobimy sobie na sznurku i na takich, wiecie, kółeczkach z ćwiekami. Możecie też zrobić na magnesie, jeżeli macie taką ochotę. Też nic nie stoi na przeszkodzie i też fajnie się to prezentuje. Zrobimy coś tutaj tak jak tu, tylko będziemy robić to na dwóch kółeczkach. I pierwsze, co muszę ja teraz zrobić, słuchajcie, żeby zacząć w ogóle tutaj pracę nad tym, to zmierzyć sobie, jaką mam szerokość tej okładki, bo oczywiście okładka jest szersza od naszych kart. Ja tu mam 15, bo patrzę od, wiecie, nie patrzę tu, gdzie mi się to wszystko przegina, tylko patrzę od krawędzi, gdzie kończy się ta tektura introligatorska, żeby to było takie bezpieczne. No i tu mam ten 15,5 cm. Takiej swobodnej, swobodnego, gdzie mam ołówek, swobodnego miejsca, to skoro mamy 15,5, ja na razie zrobię sobie 15,2. Zawsze mogę to troszeczkę dociąć, a wolałabym, żeby tak bezpiecznie to zrobić, więc zrobimy sobie 15,2. Dobra. Ok. I tutaj mamy, myślę sobie, że w porządku, bo to wiecie, to się trochę tu przesuwa, tu będzie jeszcze zawinięta koperta, więc o tym też trzeba pamiętać. Od góry, od dołu też sobie troszeczkę zwężę, ale dosłownie 1 mm. Zobaczcie, taki mały paseczek. Odsunęłam mojego kosza. Mamy tutaj naszą tą, wiecie, kartę bazową, którą będziemy przyklejali do okładki. Ja sobie to teraz odkładam na bok cały album, bo on już na razie nie będzie mi potrzebny. To też. I zobaczcie, z kartki A4 zrobię sobie najpierw ten spód koperty, czyli tę kieszeń, do której będziemy wsuwali nasze elementy. I ja tak sobie tutaj przykładam zawsze linijkę i mniej więcej sobie oglądam, jaką wysokość tej klapki chciałabym mieć. Chciałabym, żeby to też, wiecie, tak zachodziło trochę na siebie. 17 to jest dosyć wysoko, bo chyba, że sobie złożymy zdjęcia, powkładamy zdjęcia tak bardziej w górę, bo tu nam, zobaczcie, wejdą zdjęcia 10 na 15 bez problemu, więc o tym też sobie warto pomyśleć. O Jezu, 17, słuchajcie, ja mam do góry nogami linijkę, ale że za mnie jest, no nie ma co gadać. 12 cm, myślę, że będzie albo 11, albo 12, a tutaj będzie od góry jeszcze ta zamykana. To czekajcie, sobie sprawdzę.
12, 9. Dobra. To słuchajcie, zrobimy sobie tę naszą kieszeń na wysokość 12 cm. Więc ja tutaj już sobie odmierzę te 12 cm. Od góry. I teraz pierwsze, co muszę sobie zrobić, to przebigować tutaj w tym miejscu, w którym sobie to zaznaczyłam. O, zobaczcie. Mamy te 12 cm i ja robię sobie tutaj raz, dwa bigowania, czyli taki dystans. I te dwa bigowania u mnie na mojej bigownicy to jest około 6 mm, tak mniej więcej to wychodzi. I teraz tylko muszę wziąć i odciąć sobie tutaj, zobaczcie, to mamy tutaj te nasze 12 cm, mamy to nasze bigowanie na te 6 mm i jeszcze zostawiamy jakiś centymetr, żeby schować tę kieszeń pod kartę. Czyli robimy, zobaczcie, takie, taką tutaj taką historię i z boku zaczynamy to samo, czyli robimy raz, dwa, trzy, ja sobie robię na trzy, to jest to bigowanie, to wiecie, to co będziemy zawijali i znowu robię raz, dwa bigowania, czyli te 6 mm tej ścianki takiej 3D, no bo to musimy mieć. I teraz zobaczcie, ja sobie zagnę na tym pierwszym bigowaniu, czyli zostawiam jeszcze tu ten dystansik, bo on będzie w górę i dla nas liczy się tylko ta szerokość. Musi iść w górę. Aha, dobra, to nie. Czekajcie, ja źle powiedziałam. Spójrzcie. Mamy ten nasz 1 cm, czyli to, co będziemy zawijali na spód. Teraz się zorientowałam, przepraszam Was. Mamy te 6 mm tego naszego dystansu, czyli tej koperty 3D i my sobie zaginamy to całe, bo my musimy teraz wydzielić, wiecie, tę szerokość i przebigować też z tej strony, czyli zaginamy sobie całe te obydwa zbigowania, czyli tu musimy mieć gładką kartę. Zakładamy na to, co mieliśmy tu przygotowane. Ja sobie przykładam do mojej tablicy do bigowania, żeby to tutaj sobie, czekajcie, równiutko przebigować, żeby fajnie się mi to zawijało. I Wy też możecie, jeżeli macie bigownicę sobie teraz, widzicie, tutaj to przebigować, albo wiecie, tym takim o, albo klemerem z funkcją bigowania. Nie wiem, czym bigujecie podczas pracy, więc i znowu robimy raz, dwa bigowania, czyli te 6 mm, żeby zrobić znowu ten sam dystans. I to samo, czyli tu zostawiamy centymetr. A więc, zobaczcie, jedziemy. Mamy te 6 mm i tu mamy jakiś tam, nie wiem, mniej więcej centymetr, żeby sobie schować to pod, jakoś sobie takie małe ucięłam, to mi objechało, ale to nic nie szkodzi, ja sobie dam radę. No, musicie po prostu zostawić taki kawałek papieru, tego papieru, żeby go zawinąć na spód. I teraz zobaczcie, teraz sobie będziemy odcinali te elementy wszystkie, te wszystkie, które nam są oczywiście niepotrzebne. I to jest tak, zobaczcie. Się teraz nie pomyliła. Jedziemy. Mam nadzieję, że mnie widać. Zostawiamy sobie na razie te, tutaj to wszystko, co jest, wiecie, te kosteczki i przejeżdżam przez te moje, o, zobaczcie, żeby tutaj, i tu jeszcze sobie odcinam ten kawałeczek. Widzicie to? To mi zostało takie. Ja czasami nawet nie ścinam tu tych moich pięć. Oj, czekajcie, muszę sobie przegiąć. Widzicie, pokazałam, żeby przegiąć, a nie przegięłam. I zobaczcie, one nam się tutaj fajnie teraz z sobą złożą. Czyli z drugiej strony robimy to samo. Zobaczcie. Albo możecie, jak boicie się, że na przykład Wam to nie wyjdzie, to możecie wyciąć sobie. Zobaczcie, tylko tutaj to. To jest taki drugi sposób. Chyba łatwiejszy, mniej pomyłek. Widzicie, czyli wycinacie to wszystkie tutaj, te narożne takie nasze bigowania zostają na prosto. Te, a tutaj teraz tylko ścinacie w jedną i w drugą stronę. No i to jest taki drugi sposób, który też można sobie jeszcze tu trochę wyrównam. Coś mi tu uciekło. Zobaczcie, i teraz od tego bigowania
Zostawiamy sobie to 5 mm nienaruszone, a obcinamy tylko tu tę krawędź taką. O. I tu to samo, widzicie? Czyli te zostawiamy w całości, a te sobie ścinamy. I też nam się to tu ładnie złoży. Tak więc możecie albo ściąć od razu przez skos i potem tylko wyciąć takie malutkie, albo możecie wyciąć cały ten kwadracik narożny, a potem ściąć sobie tylko te płateczki, które Wam zostaną. No to już, moi drodzy, jest potem jak wam po prostu jest wygodniej. No i teraz słuchajcie, teraz to, co ja robię, to muszę sobie tutaj tą naszą kopertkę, słuchajcie, nałożyć na tą kartę, więc pamiętamy, że musimy ją przykleić, nie, to musi nam odstawać, więc przyklejamy tylko te boczne płatki. I teraz spójrzcie, ja najczęściej, bo tak to jest najprościej zrobić, żeby było równiutko, robię sobie tak, że o, zaginam te całe, no bo tutaj przychodzi ten opór, czyli zaginam sobie, żeby sprawdzić, że to mi siedzi dobrze, a tutaj omijam te 5 mm czy 6, jak tam mam ten dystans, i tylko ta jedna mi zostaje klapka, którą zaginam. I tak usadawiam tą moją kartę. I teraz zobaczcie, jak to otworzę, to tutaj mam te moje oba bikowania, czyli te ścianki, ta, która będzie jakby zaklejona za naszą kartę, i ta, ten dystans zostawiam na zewnątrz, a tu jest tylko ta karta, którą ja zaraz będę przyklejała do mojej bazy. I jedziemy. Delikatnie, tylko przytrzymujcie sobie ręką, żeby Wam to teraz nie wyjechało i się nie popsuło to wszystko, co wymierzyliście. Przyklejamy tu tę pierwszą część. I teraz widzicie, po drugiej stronie mamy ten dystans, który robi nam teraz te 3D. A tutaj teraz musimy złożyć sobie to, widzicie, nie kleić tu na tym naszym dystansie, tylko kleimy ten płateczek, czyli składamy sobie tu fajnie ten kąt prosty. Najlepiej, to co najfajniej się mi sprawdza, to jest włożenie czegoś tu do środka, co jest takie cieńkie, właśnie mniej więcej 5 mm. Ja wiem, że ciężko jest takie coś dostać, ja sama się teraz rozglądam nad czymś, powiem Wam, bo nie pomyślałam o tym wcześniej. Chodzi o to, że, znaczy wiecie, może inaczej, ja sobie dam radę to tak skleić w rękach już, no bo mam tą wprawę, natomiast dla osób, które nie robiły jeszcze takich kopert, może to być troszeczkę ciężej do zrobienia, więc jeżeli macie coś, co możecie sobie tutaj wsunąć, co jest takie troszeczkę grubsze i robi Wam jakiś tam dystans, czyli może Was wspomóc w tym dociśnięciu tego, zobaczcie, żeby Wam łatwiej to szło, to byłoby dobrze, ale ja sama też teraz szukam, powiem Wam szczerze, i nie mam takiego czegoś 5 mm, a może sobie włożę tutaj, przepraszam Was, moje dwie tektury introligatorskie. Wprawdzie one razem złączone będą miały 6, bo to jest trójka, ale to myślę, że tutaj nie będzie miało większego znaczenia. O. No, myślę, że będzie ok. Trochę to jest za wysoko, bo tak jak mówię, to jest 6 mm, ale ja sobie tu z tym poradzę. Więc teraz to, co robimy. Okej. Dobra. No to tutaj musimy wsunąć coś takiego z dystansem. Czy naprawdę nie mam nic na 5 mm, ale to wiecie, ciężko, żeby ktoś miał dokładnie na 5 mm. Chyba że macie bermaty albo tektury introligatorskie, które mają 3 i 2, no to tak. Ale ja mam 6 tutaj przecież dystansu, no to powinno być ok. Widzicie, zapomniałam. I teraz zobaczcie, wsunęłam sobie to tu do krawędzi, żeby ładnie taki kąt prosty sobie zrobić tutaj. I tak muszę tym polawirować, żeby mi się to tutaj fajnie, widzicie, złączyło. Żeby mi to tutaj się zrobił taki kątek. I smaruję tylko tę zewnętrzną listewkę jakby. Jeżeli boicie się robić takich kopert 3D, jeszcze uważacie, że no i to jeszcze nie jest czas, że boicie się, że coś sobie zepsujecie, możecie zrobić normalną kopertę na, wiecie, na płasko. Oczywiście troszeczkę mniej tych zdjęć tam wejdzie, no bo wiadomo, że ona nie będzie miała takiego, wiecie, tutaj dystansu i tych zdjęć tam nie zmieścicie aż tyle, co do takiej, ale warto spróbować. No, kiedyś trzeba. I znowu, zobaczcie, składamy sobie. Ja mam tutaj te dwie bermaty, tektury introligatorskie, i znowu robię to samo, czyli muszę tak sobie to tutaj, zobaczcie,
polawirować tym, żeby mi się zrobił tutaj fajnie taki kąt prosty. Czyli żeby złożyło mi się ta moja kopertka tu. O, zobaczcie. No i znowu smarujemy tylko tę górną część. Tylko ten płateczek. O, widzicie? I tak fajnie się to złożyło. Można na przykład fiszki, te kartki takie, ja też to podkładam, ale mam za grube. Można sobie taką grubość na przykład, wiecie, zerwać i wsunąć. Tylko, żeby nie była klejąca ta jedna strona, coś pokombinować, żeby się Wam nie przykleiło. Ale dzięki takiemu zablokowaniu tutaj to możecie fajnie sobie, widzicie, równo przykleić taką kopertę 3D i będzie idealnie leżała. Myślę sobie, że... Myślę, że dacie radę. Jeżeli boicie się, to możecie spokojnie zrobić taką kopertę normalnie, jak robimy klapki, bezpośrednio zakręconą za naszą kartę. I tutaj robię sobie na przykład, zobaczcie, centymetr więcej, więc zrobię sobie tą klapkę od góry na 10 cm, czyli wiecie, żeby zachodziło jedno na drugie. No słuchajcie, jak nie kurier, to telefon. I tak jak mówiłam, na 10 cm wysokości zrobimy sobie te nasze zamknięcie. A kopertka nasza ma tutaj dokładnie 15 i... czekajcie, bo wrzucicie mi to. 15 i 4 wyszło. No bo wiadomo, jak zaczynamy sobie, słuchajcie, ubiorę okulary, bo naprawdę nie widzę nic. 15 i 4 i na taką szerokość ja sobie tam jakąś papieru dotknę. Na te 15 i 4, żeby mieć taką swobodę. Tak jak mówiliśmy, tam mamy 10 cm, czyli od 10 cm sobie tutaj zaznaczam, żeby sobie to przebikować w tym miejscu. Ok. Weźmy to z tej strony, bo sobie tu zaznaczyłam. No więc jedziemy. Mamy 10 cm. Chyba tu jest, nie? 10, tak. 10 i to samo robimy raz, dwa, czyli robimy sobie ten dystans taki sam na klapce, czyli szerokość musimy mieć taką samą, jak jest szerokość tej klapki tutaj. W moim przypadku zrobiłam sobie 15,4, natomiast tutaj robię na wysokość 10 i robię te 6 mm takiego dystansu, jak robiliśmy sobie tu w tym miejscu. I kolejny krok, czyli odcięcie tej nadwyżki, którą też robiliśmy sobie tam, czyli ten centymetr jakiegoś tam zagięcia, żeby mi to się tam zahaczyło. I zobaczcie, i mamy to samo, czyli tutaj już... Czekajcie, bo ja znowu sobie gdzieś dałam tę moją kość. Zobaczcie, mamy tutaj, to jest ten centymetr, który będziemy zaginali za papier, a tu jest te 6 mm moje tego dystansu. Ja to mam na bigownicy dwa takie rowki, dwa bigowania, natomiast normalnie jak mierzycie linijką, no to będzie około 6 mm. Jeżeli chcecie inną grubość, też możecie dać. I znowu zostawiam te tutaj moje 6 mm i ścinam tylko ten płatek, który będzie zaginany za papier ten bazowy, widzicie? Skrapowy. I jeszcze sobie przyłożę teraz, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Czyli tu mogę teraz, żeby dokładnie to wymierzyć, to zaginam tylko sam ten płatek. Bo to wtedy mi dolega do kartki i widzę, czy na szerokość one tutaj ładnie się pokrywają z tym i z tym. A pokrywają się, więc jest w porządku. Ja uwielbiam zaokrąglenia. Mam takie narzędzie, więc sobie zaokrąglę brzeg. Jeżeli nie macie, nie ma nic strasznego w tym, nie musicie zaokrąglać. Możecie zostawić puste. Także zobaczcie. Właściwie baza tej mojej kieszonki tutaj jest już gotowa. I kolejną rzecz, jaką ja sobie muszę teraz zrobić, to okleić, to dociąć papiery te ozdobne do moich kieszonek. Czyli ja sobie odwracam ten ładny element kwiatowy tutaj do góry. Moja klapka ma te 15,4. Ok. To zrobię sobie tutaj na razie 15,4, to może zrobię sobie 15,2. Niech jest po 1,5 mm. I mierzymy bez tego grzbietu naszego, czyli tą kartkę tak w taki sposób. Tu mamy 10, czyli mierzymy sobie na 9,7. No i mamy centymetra i mamy centymetra. Tutaj nasza klapeczka ma 15,4, czyli robimy sobie
15. Dobrze mówię, 15,4. A ja tu napisałam 15,2. Czekajcie. Mamy 15,4. To robimy na 15,1. Przepraszam Was. I tu mamy 15,4, czyli robimy na 15,1, a w górę zrobimy, tu było 12. Więc zrobimy sobie 11,7 cm. 3 mm ja dodaję, ale Wy możecie dodać mniej, jeżeli nie chcecie mieć takich przestrzeni między tą... Ja chcę mieć takie białe rameczki. I teraz, moi drodzy, biorę sobie ten arkusik, który chciałam tu wykorzystać. Troszkę sobie ścinam bok, żeby jak najwięcej tej grafiki tu zostawić. I będę docinała do tej mojej klapki, czyli 15,1. Żeby zostawić kwiatuszki, to w ten sposób 9,7. No i teraz sobie mogę przyłożyć i sprawdzić, czy jeszcze coś dociąć, czy już tak zostawić. Jeżeli odpowiadają mi tutaj, widzicie, te wszystkie odległości, rameczki, to tak sobie to zostawiam. A kolejna, ta nasza karta, którą będę oklejała spód naszej koperty, ma 15,1. Czekajcie, bo tu mam tak więcej tych kwiatów, to może to zrobimy w tą stronę, żeby tutaj więcej tej grafiki. 15,1, a tu mamy 11,7 na wysokość. Ok. I też sobie, słuchajcie, przyłożę, sprawdzę, czy mi to odpowiada, czy sobie gdzieś tutaj coś dociąć, uciąć. Jest ok, tu trochę sobie za dużo ściąłam na wysokość, ale myślę, że to nie będzie stanowiło problemu. Mamy rameczkę, tak to zostawiam, tak to mam już wszystko tutaj docięte. I co teraz robimy? Słuchajcie, kolejna rzecz, jeżeli chcę robić to na te kółeczka i na te ćwieki, to jest docięcie sobie w sumie elementów, bo ja teraz możecie wyciąć sobie na przykład dziurkaczem w białym papierze i zrobić te kółeczka białe, a możecie zrobić je takie, wiecie, z tego papieru skrapowego. No ja się trochę zastanawiam, ale chyba zrobię, teraz zobaczę, jak tu mieliśmy zrobione. To był taki niebiesiutki. Powiem Wam, że mam troszkę dylemat. Może tu zrobić z takich niebieskich. Ja sobie wycinam 4 takie kółka, bo chcę, żeby taką były solidne. Oj! Jak jest tak blisko krawędzi, wiecie, jest tak cienko, to on się sztorcuje mi. Dzięki temu, że mam 4 te, wiecie, podwójne kółka, to one są takie mocniejsze. Czekajcie, bo mi tutaj muszę odwrócić. Zresztą to nie ma znaczenia, bo jeden będzie z lewej, drugi z prawej. Te mają takie białe nacieki, to sobie trochę zrobimy, żeby były na górze. I teraz, moi drodzy, pierwsza rzecz, jaką muszę sobie zrobić, to wyznaczyć, w którym miejscu tutaj chciałabym, żeby to moje kółeczko przechodziło. Musi być środek. Po prostu chodzi o to, żeby na środku było. 7,5 cm jest tutaj środeczek, więc gdzieś w tym miejscu to kółko muszę sobie usadowić, żeby ono było, no, wiecie, na środku, żeby było równo. I biorę sobie, tylko gdzie ja mam teraz? O, jest tu szpikulec. I w tym miejscu, jak macie coś miękkiego pod spodem, wezmę może taką gąbeczkę, będzie mi łatwiej. Zobaczcie. Tu mam to kółeczko tak uśrodkowane, czyli ono jest w środku. Możecie wcześniej sobie też zaznaczyć, gdzieś mniej więcej wydzielić ten środek kółka. Jeżeli ktoś jest bardzo taki, wiecie, dokładny i chce mieć idealnie równo, to też można sobie zmierzyć. Ja tu mam 6,4. 6,6, no to troszeczkę. I w tym miejscu robimy sobie dziureczkę. I ja już wiem, że w tym miejscu fajnie pójdzie ten mój ćwiek. Ok, teraz mogę sobie to już tutaj obciąć na okrągło, żeby nie zapomnieć. I moi drodzy, bierzemy sobie teraz to drugie kółeczko. Podwójne kółko powoduje, że po prostu jest to takie mocniejsze, kiedy tam ten sznurek się zawija. Wiecie, sam pojedynczy papier może być zbyt cienki i może się nam potem podginać. Jak sobie złączycie 2 czy 3 kółeczka, to one naprawdę robią się takie mocne, grube i wiecie, ten sznureczek jak tam zawijacie, to nic złego się z nim nie dzieje. Okej. Okay.
teraz, jak już mamy to jedno kółeczko tu nadziurkowane, to robimy sobie to samo tutaj. Zobaczcie. I już mamy na wylot zrobione otwór na ten nasz ćwiek. O, zobaczcie. No i jest jeden ćwiek gotowy. A teraz, moi drodzy, ja zawsze, nie wiem, czy robicie, czy montujecie, że tak powiem, te wasze sznureczki na stałe przymocowane, bo on w którymś z tych, w którejś z tych stron musi być zamocowany do środka. Ja zawsze robię to na dole. Jest mi łatwiej, bo jak to potem odkręcę, to on sobie tu zwisa i mi nie dynda gdzieś przy otwieraniu, nie przeszkadza mi. Więc ja tą moją klapkę mogę sobie już tutaj okleić, ponieważ i ten sznurek będę wmocowywać tutaj. Więc to, co robię, to słuchajcie, przeciągam sobie przez ten mój otwór tu, który zrobiłam. Zobaczcie. Sobie tylko wezmę tego sznureczka. Chociaż ten tu jest taki bardzo cieniutki, więc on jakoś mocno tu nie odgrywa, nie robi jakiegoś problemu, ale zawsze sobie tu obwinę, nie wiem, ze trzy razy, żeby sobie tę grubość tu zostawić, żeby ten sznurek tam potem fajnie wchodził. O, zobaczcie, odwracam go w drugą stronę i tu rozciągam sobie go, te skrzydełka, na dwie strony. I tu już ten dystans mi fajnie został. Ja sobie tu dziabnę, słuchajcie, kawałeczek taśmy, żeby mi się już nie przesuwał ten mój ćwiek. Zobaczcie, i on tu już się będzie trzymał. Mogę sobie to tutaj docisnąć fajnie. Jeszcze uregulować, wiecie, tę wysokość. No i mogę odkręcić sznureczek, już mi tu nie jest potrzebne. Ok. Jak chcecie też sobie okleić od spodu, to możecie potem w wolnej chwili, w sumie nie wiem, czy mam tu jakiś ścineczek, żeby tak na szybciutko też okleić. Może coś tu dziabniemy, słuchajcie. Może to okno. Tu mieliśmy 15,1 na 9,7. Ok. Chcemy mieć wszystko ładnie, to możemy sobie to wszystko pooklejać. I tutaj oczywiście mam od góry. Okay. Zobaczcie, nawet możemy, ale fajnie wyszło. A nie, bo mam do góry nogami. Mogłabym te balony tu zostawić. Słuchajcie, nie pomyślałam o tym, żeby te baloniki tu wyciąć. I tak by fajnie wychodziły z tego. Kurczę, no nic. Teraz już muszę je chyba zakleić, nie? Tak, bo będą do góry nogami. Ach, nie pomyślałam. No cóż, trzeba przełknąć to. Za chwilę zapomnę. To z oczu, to z serca zakleję maloniki. Będzie widać. Dobra. To jest ta nasza wewnętrzna, ten wnętrze tej kieszeni, tej klapki. I to sobie to... Czekajcie, bo muszę sobie to odwrócić do siebie. O. Tu sobie to równiutko przykleimy. Ok. I teraz, moi drodzy, przykleimy sobie tę naszą klapkę. I teraz tak. Zginamy sobie tylko sam ten płateczek. Zostawiamy ten dystans. Widzicie, żeby tak to nam tu się fajnie ułożyło. I nakładamy go sobie na kopertę. Łatwiej jest to po prostu tutaj dopasować, że jest w porządeczku. Odwracamy w drugą stronę, widzicie? I zostaje nam sam ten płateczek, który sobie smarujemy. I pamiętajcie, żeby zbytnio tutaj nie wybiegać tym klejem, tak jak mi teraz to trochę objechało, żeby nie wpłynął nam klej pod spód. I tu możemy już sobie teraz to swobodnie, zobaczcie, zakleić. Fajnie nam się to tutaj zamyka. Nie mamy z tym teraz większego problemu. I już tutaj ta nasza gotowa klapeczka. Idealnie się nam wpasuje. No.
otwieramy sobie. Najlepiej sobie jest po prostu to otworzyć. I dokładnie przyłożyć. Zobaczcie. Ja sobie zawsze jeszcze tu troszeczkę to tak podociskam. To jest ten moment, kiedy jeszcze mogę tutaj, wiecie, wpłynąć na to, na tę wysokość. I już mamy tę klapeczkę, słuchajcie, oklejoną tutaj ładnie od góry, od dołu. I teraz przykładamy sobie tę dolną część, czyli tą, którą mamy do oklejenia tutaj tego spodu, tej naszej kopertki. I zobaczcie, jak my to zamkniemy, to ja teraz zawsze, i to wiecie, jeżeli macie możliwość i macie chęć tego odmierzania, to możecie, nie ma problemu, ale dla mnie to jest takie, spokojnie dacie radę to zrobić, jak to się mówi, tak potocznie na oko. Bo tu naprawdę można to fajnie wydzielić, tylko mi się teraz zgubiły te moje kuleczki. O, widzicie? Już widzę, że mam to tutaj fajnie na prosto. Jeżeli się obawiacie, możecie jeszcze sobie teraz zmierzyć od krawędzi papieru skrapowego do tej krawędzi papieru skrapowego. I ja teraz sobie to zdejmuję. No i ta wysokość, nie? Czyli zobaczcie, jeszcze zapomniałam o tym wspomnieć, żebyście wiedzieli ten dystans, żeby tu ładnie to było. To nie jest tak, że kładziemy tu dokładnie na środku. No jeżeli Wam tak wyjdzie, bo tak akurat tu mniej więcej tak wyszło, ale może się czasem zdarzyć, że będą wyższe koperty, niższe te klapki i tak dalej, więc nie zawsze to wyjdzie na środku. Tutaj najważniejsze jest, żeby ten dystans, o, czekajcie, sobie znowu położymy, ten dystans tutaj tak ładnie wyglądał. Ja nawet nie mam, mogłabym dać nawet bliżej, żeby one były mniej więcej tej samej odległości od końca tej klapki, gdzie ona przychodzi, więc o, może tak to nawet fajnie zrobimy. I teraz, żeby sobie tego, widzicie, i teraz mam bliżej góry, nie poruszyć. Przykładam znowu sobie tutaj na mój panel. Możecie nawet to dziurknąć tutaj, bo tego nie będzie widać, nikomu to nie będzie szkodziło. No i ja sobie tutaj, słuchajcie, mniej więcej ten środek wydzielam i znowu robię to samo, co robiliśmy na górze. Przepycham sobie to na wylot. Biorę to drugie kółeczko i wzmacniam sobie, żeby było takie po prostu solidniejsze. Ja czasem zdarza się, że daję nawet trzy takie kółka ze sobą, sklejam i wtedy to jest naprawdę mocne, fajnie i się trzyma i nic potem się złego z tym nie dzieje. O. Wygładzam sobie to. I w tym samym miejscu, gdzie zrobiłam kropeczkę, ten, wiecie, otwór, robię to też z tej strony. Zawsze sobie przełóżcie ten ćwiek wasz, żeby sprawdzić, czy on jest mniej więcej na środeczku, bo to jeszcze można poprawić bezproblemowo. Dobra. Tutaj też mamy otwór. I teraz, słuchajcie, w ten otwór wsuwamy sobie. Pamiętajcie, żeby on był tak, jak ma być, czyli ja tu mam, on tak będzie przyklejany do kopertki. Wsuwam sobie w ten otwór tutaj, zobaczcie, ten mój sznureczek. Oj, diabeł. Okej. No i tutaj jest już po drugiej stronie. Ja jeszcze sobie tak tu zrobię klejem, bo ten klej to jednak jest pewność, słuchajcie, mimo wszystko. Więc on tu jest podklejony na kleju i jeszcze na taśmie dwustronnej, więc jakby zabezpieczony jest podwójnie. Zobaczcie. Ok. No i teraz to jest ten czas, żeby sobie go przesunąć, w którą stronę chcecie, żeby on był, czy w tym kierunku, żeby zwisał, czy w tym. No ja to tak różnie jeszcze sobie przepycham teraz to z tym ćwiekiem. O. Ja sobie go tak zostawię, zobaczcie, na dół. I tutaj też sobie można zrobić ten trik taki, wiecie, z zawinięciem ze dwa, trzy razy no, tego sznureczka, żeby fajnie ten dystans zachować. I również z drugiej strony sobie go rozdziabić fajnie. Docisnąć. I oczywiście wzmocnić taśmą, czyli jakby
utrwalić. Odwracam w drugą stronę i sobie to tutaj, wiecie, dociskam z wszystkich stron jeszcze, żeby ten dystansik taki, jak mi się podoba, był. I teraz mogę odkleić sobie taśmę. Okleić klejem. Pamiętajcie, blisko krawędzi. Ja robię, przynajmniej ja robię dosyć grubszą warstwę, żebym miała z czego wyprowadzać ten klej. A tu na środku, tak w miejscach, gdzie oczywiście są jakieś elementy, to sobie to tam rozsmarowuję, a tu na krawędzie wysuwam. O. Dobra. I zobaczcie. Otwieramy. Pamiętajcie, czyśćmy ręce, bo ja tu mam teraz ołówka z kleju, z wszystkiego. Boże, ten sznureczek sobie przesuwam, żeby mi nie przeszkadzał. I przyklejam go tutaj do tej naszej dolnej części koperty. Sprawdzam sobie jeszcze, czy to wszystko mi tutaj gra i buczy, bo jeszcze to można tu coś poprzesuwać. Ale jak zrobiliśmy to równiutko, to nie powinno być z tym większego problemu. No i moi drodzy, możecie, jeżeli chcecie sobie to tak mocniej, wiecie, przygotować, to możecie sobie wsunąć, tak jak ja mam tutaj tą moją tekturę introligatorską i podociskać to w tych miejscach, gdzie ta tektura przychodzi, zwłaszcza tutaj dookoła te wszystkie mocowania. Przesuwam w drugą stronę, bo ona jest węższa i dociskam tu. I już mam papier fajnie przymocowany. Teraz sobie mogę ten sznureczek, słuchajcie, odwinąć. A, jest, dobra. Jest odwinięty. Jakoś go tak. No tu, dobra. Czekajcie, bo ja go teraz nie widzę. Czy ja go odwinęłam, czy jeszcze? O, teraz jest, dobra. Bo on był w dół. Teraz sobie, słuchajcie, zamykam. I zawijam góra. Dół. Robię raz, dwa. A zawinę sobie, słuchajcie, trzy razy. Zawsze można skrócić potem. I ją obcinam. Zawsze można gadełko sobie tutaj jeszcze zawiesić, wiecie, coś przywiązać, żeby to fajnie wyglądało. I w taki sposób mamy to zrobione. I możemy sobie to przykleić do tego naszego tutaj, do tej naszej okładki. Tutaj zawsze ja mówię, że w momencie, kiedy robimy jakieś właśnie takie koperty 3D, to dobrze jest sobie ten papier bazowy obciąć, no, trochę wężej niż przy normalnie wszystkich kartach, żeby ten zapas z jednej i z drugiej strony trochę tego wolnego miejsca było, żeby się swobodniej pracowało. No i tu sobie wysuwamy do samych krawędzi ten klej. Zobaczcie. To jest ważne, żeby wyprowadzić go właśnie na krawędzie. Ach, tu mamy jeszcze taśmę. Taśmę też zdejmujemy. Szybka akcja, żeby klej mi nie wysechł na tym, chociaż boję się, że paseczek papieru wzmacniamy, otwieranie. No jest ok. I teraz sobie przykładamy. Słuchajcie, otwieramy sobie tę kopertkę. Zobaczcie. Kierujemy się tu tym papierem skrapowym. Tu chyba to najlepiej widzicie, gdzie przychodzi. No tutaj nie widzimy, ale bo tu mamy tę kopertkę. Ale najważniejsze, że widzimy to tu, widzicie? Papier skrapowy i nasz papier bazowy. Tutaj troszeczkę więcej dystansu nigdy nie zawodzi, bo nie zaszkodzi, bo to wiadomo, że... No i tam dociskamy wszystko dokładnie. Tutaj mogę sobie znowu skorzystać z tego mojego zestawu tektur, żeby to tam, wiecie, bardziej docisnąć, bo jak ja to docisnę od góry, a ta tektura jest taka na styk, to ona mi idzie do samego dołu. No, fajnie sobie wykombinować, jeżeli robicie takie kieszonki 3D, żeby mieć takie coś, co da wam ten dystans też, że włożycie to i możecie potem dociskać, czy to tektury introligatorskie, kilka warstw, czy choćby takie właśnie fiszki żółte i zobaczcie, ileś ich taką grubość sobie dopasować, żeby odpowiadała. Warto poświęcić, a zresztą możecie to potem przykleić z powrotem. No, tutaj, wiecie, co zrobiłam? Mogę to trochę podkleić.
zasunęłam sobie sznurek. Dociskałam i kleiłam na sznurku, więc teraz to muszę poprawić. Słuchajcie, nic się nie dzieje, wszystko można naprawić. Jak macie na przykład takie właśnie elementy, to zobaczcie, można potem zostawić tu ściśnięte, żeby fajnie to złapało na jakiś dłuższy czas, bo ten element fajnie Wam to wzmacnia tutaj. Więc polecam bardzo takie wymierzenie sobie czegoś, co będziecie mogli tu wsunąć do środka. No i mamy, słuchajcie, kopertę 3D, która zmieści tutaj naprawdę sporo zdjęć, które nie wejdą na przykład do albumiku. No. Ja sobie tam potem, wiecie, skracam, jak, jeżeli chcę sobie tu zawiesić jakieś, wiecie, koraliki albo jakieś perełki, tylko pamiętajcie o tym, że jak macie taki dystans na kopercie, a chcecie jeszcze tutaj zawiesić sobie jakieś koraliki albo, wiecie, dyndadełka, że one mogą Wam się odbijać, wyciskać dziury tu w tym miejscu. Bo ten dystans jednak, mimo że on jest tu na tym hidden hinge'u, że tak to powiem, wiecie, tu jeszcze się nie dokleiła, to ta koperta Wam robi dystans. Jak chcecie sobie tu dobrze dokleić, to możecie klapnąć ten dystansik i tu po prostu to przejechać, żeby to dobrze siadło. No, on się potem podniesie, tu nic mu nie zaszkodzi. Także moi drodzy, tak wygląda nasza kopertka z tyłu albumu i tak właściwie mamy albumik skończony. Pozostaną nam szlify, zrobienie okładki, zrobienie sobie tutaj mat, udekorowanie albumu, jeżeli ktoś ma na taką ochotę, bo te papiery są naprawdę bardzo bogato zdobione tutaj. I kiedy przyjdą zdjęcia, to ja sobie myślę, że ja bym już tutaj chyba niewiele dodawała, ale jeszcze coś wymyślimy, zobaczymy. Czekajcie, sobie sprawdzę, czy tu mam 13,5. 9,5. Dobra, trochę węższa, ale no chciałam matę tu wsunąć, żeby to pokazać, jak to wygląda. O, to trochę jeździ, ale jak będzie więcej, to nie będzie jeździć. Tu mamy ten bezbarwny. Tu mamy otwierane. Następna strona to jest ta taka książka mata duża, która jest wsuwana tu do kieszeni, więc ja bym już tu też jakoś nie czuła potrzeby, żeby coś więcej, żeby było na środku, coś więcej ozdabiać. Tutaj jeszcze pamiętacie, że można włożyć sobie ładne, duże zdjęcie. Tu mamy otwieraną kopertę, tu można poskładać sobie maty na zdjęcia, a koperta oczywiście otwierana jest w taki sposób. Mam nadzieję, że dobrze kręcę. Ja nie wiem, czy Wy, ale jeżeli robiliście, zawsze mam problem, w którą stronę kręcić. Tu mamy tę kopertkę, do której też możemy sobie powsuwać zdjęcia, więc... Ja bym to tu skróciła chyba. Tu mamy tę matę, na którą jest podsuwane są fotki, czyli góra i od góry i od dołu. Tu jest duże miejsce na zdjęcie z młodą parą. Otwieramy w jedną, w drugą stronę mamy taką otwierany wachlarzek, też dużo mieści się zdjęć. Tu mamy nasze strony bliźniacze, które otwieramy w prawą i w lewą stronę i też już tutaj dekoracje mamy. Kolejna strona to jest belly band z jak to się mówi? Z wydobytą grafiką na zewnątrz i tu możemy wsuwać sobie zdjęcia. Ja uważam jednak, wbrew wszystkiemu, choć bardzo lubię foliowe dekoracje, że te bellybandy z folii są bardziej luźne, bo folia bardziej się nam tak jakby poddaje. To tak dla osób, które byłyby tego ciekawe i zastanawiały się, czy który jest belliband lepszy, to ja uważam, że te papierowe tak bardziej trzymają ten papier w ryzach, widzicie? Spod tego foliowego jednak szybciej to wyleci. Ten jest taki bardziej przyległy, te foliowe bardziej są takie wiotkie, nie wiem jak to nazwać. No i ostatnia strona to jest nasza koperta 3D, zamykana na sznureczek, jednak mam tego sznurka chyba za dużo i tutaj jest sporo miejsca, słuchajcie, do schowania sobie zdjęć, pamiątek, tych, które nie zmieściły nam się w naszym albumie. Mam nadzieję, moi drodzy, że wszystko było zrozumiałe. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to piszcie śmiało. Tak jak mówiłam, jeżeli boicie się, że nie dacie rady i że to jest troszkę jednak duże wyzwanie, jeżeli chodzi o taki, wiecie, 3D właśnie te koperty, to możecie po prostu zrobić taką kopertę na prosto, bez tych dystansów, tak jak robiliśmy kieszenie. Ja sobie to na razie tak tu kombinuję, żeby mi się to lepiej zamykało, bo chcę to skrócić. No i co? Dzisiaj to by było wszystko.
W kolejnej części zrobimy sobie tutaj te maty wsuwane od góry i no i coś poozdabiamy, jak uznam, że tu będę chciała jeszcze coś poozdabiać, to sobie tutaj poozdabiam, podocinamy sobie maty, może jeszcze jakieś książeczki tutaj dziabniemy gdzieś, żeby włożyć w te elementy, więc tak naprawdę już albumik jest ukończony, teraz będziemy tylko go dopieszczać, czyli to jest taka najprzyjemniejsza część, kiedy projekt już właściwie jest na zamknięciu, a my tylko w jakiś sposób sobie go, słuchajcie, no podkręcamy tylko dodatkowo. Także dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, moi kochani, i widzimy się już w kolejnym filmie. Chyba nie jestem pewna, kiedy będzie ten film opublikowany, więc ja już nie zagaduję. Po prostu widzimy się w kolejnym filmie, się sama zamieszałam. Zapraszam Was bardzo serdecznie, tradycyjnie na moją grupę inspiracyjną i na fanpage'a. Jeżeli macie ochotę się z nami dobrze bawić, to bardzo serdecznie zapraszam. Inspirujcie się, bawcie się swoją pasją, bo jest wspaniała. Serdecznie Was, serdecznie pozdrawiam. Ach, i dziękuję Wam, kochani, za mega odzew, jeśli chodzi o kartkowanie dla Blanki, bo odzew był potężny i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że Blanka dostanie naprawdę mnóstwo, mnóstwo radości w workach pełnych kartek dinusiowych. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, moi drodzy, do następnego razu. Pa, pa!